Buenas! Nazywam się Małgorzata Kaszubska i witam Cię serdecznie na kanale hiszpański Zapytaj Poliglota, gdzie w łatwy sposób wyjaśniam zagadnienia związane z nauką języka hiszpańskiego. To pierwsze nagranie z serii o preposiciones, czyli o przyimkach. Zapraszam! Przyimek to nieodmienna część mowy, która łącząc się z innymi wyrazami nadaje im nowy sens. W tym nagraniu omówię przyimek "-a". Zobaczmy jego użycie z przykładami. A pojawi się, gdy odnosimy się do kontaktu czy interakcji z drugą osobą. Hola a todos. Cześć wszystkim. A występuje również z czasownikiem gustar. A mi me gusta España. A mi podoba się Hiszpania. Lubię Hiszpanię. A użyjemy również, gdy do jednej rzeczy dodajemy lub odejmujemy drugą rzecz. Na przykład... He añadido un poco de sal a la sopa. Dodałam trochę soli do zupy. A pojawia się również w rozkazach. A comer. Do jedzenia. A podkreśla również ruch do jakiegoś miejsca. Mañana voy a Cádiz. Jutro jadę do Kadyksu. Lub voy a la playa. Idę na plażę. Voy al restaurante. Idę do restauracji. Zwróć uwagę, że gdy rzeczownik jest rodzaju żeńskiego, la, wtedy a i la występują osobno. Ala playa. Natomiast gdy rzeczownik jest rodzaju męskiego, el, wtedy a i el łączą się w al. Al restaurante. Za pomocą a wyrażamy również położenie lub lokalizację. La farmacia está a la izquierda. Apteka jest po lewej. El supermercado está a la derecha. Supermarket jest po prawej. Diego está al lado de Julia. Diego jest obok Juli. Za pomocą a wyrażamy również sposób wykonania jakiejś rzeczy. Este vestido está hecho a mano. Ta sukienka jest ręcznie wykonana. A także gdy mówimy o stylu zrobienia jakiegoś dania. ¿Quieres probar una tortilla a la francesa? Chcesz spróbować Torti alla la francesa na sposób francuski? A użyjemy również, gdy podajemy prędkość. Vamos a ocienta km por hora. Jedziemy 80 km na godzinę. Z A wyrażamy również odległość między dwoma punktami. Bibo a 200 metros del centro de la ciudad. Mieszkam 200 metrów od centrum miasta. Z A podajemy również godzinę. Empiezo trabajo a las Zaczynam pracę o ósmej. A użyjemy również, aby wyrazić, ile czasu zajmuje nam pokonanie jakiejś odległości. Granada ta a dos oraz de viaje aquí. Granada jest dwie godziny drogi stąd. A także, aby wyrazić odległość w czasie między dwoma wydarzeniami. Se conocieron en enero y al cabo de once meses se casaron. Poznali się w styczniu i po 11 miesiącach się pobrali. A użyjemy również, gdy mówimy, w jakim ktoś był wieku, gdy coś się wydarzyło. Conrado a los dos años ya hablaba. Conrado w wieku dwóch lat już mówił. A pojawia się, gdy mówimy o cenie. Un kilo de naranjas está a tres euros. Kilogram pomarańczy jest za 3 euro. A pojawia się również, gdy mówimy o częstotliwości. Boyal Gimnasio dos veces a la semana idę na siłownię dwa razy w tygodniu. A pojawi nam się również, gdy dwie czynności występują niemal równocześnie, na przykład Al oir la Noticia quise salir de casa. Usłyszawszy wiadomość, chciałam wyjść z domu. Są to najważniejsze przykłady użycia przyimka A w języku hiszpańskim. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, obserwuj hiszpański, zapytaj Poliglotę na YouTube, Facebooku i Instagramie. Zobacz koniecznie pozostałe nagrania z serii o przyimkach w języku hiszpańskim. A teraz zadanie dla Ciebie: uzupełnij następujące zdanie w komentarzu pod tym nagraniem: BOJ, CINE, Idę DO KINA. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeśli czujesz inspiracją i y motywacją do nauki hiszpańskiego, odwiedź koniecznie nasz facebook i instagram hiszpański zapytaj poliglotę, gdzie codziennie publikuję ciekawe i przydatne zwroty. A jeśli chcesz nauczyć się tego słonecznego języka szybko, łatwo i przyjemnie, zapraszam Cię na kurs hiszpański w 3 miesiące. Szczegóły znajdziesz w opisie tego nagrania. Jeśli ta lekcja była dla Ciebie pomocna, kliknij łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał i kliknij w dzwoneczek, a nie ominiecie żadne nowe nagranie na kanale hiszpański Zapytaj Poliglotę. Muchas gracias i y nos vemos pronto.